Witajcie. Zatrzymanie takiego zestawu nie stanowi żadnego problemu dla nowoczesnych układów hamulcowych. Jednak kiedy przyjdzie do długotrwałego spowalniania załadowanego na maksa 40-tonowego zespołu pojazdów, tradycyjne hamulce nie sprawdzają się najlepiej. Tym razem dowiecie się, dlaczego tak jest i jakie rozwiązanie tego problemu zastosowali producenci ciągników siodłowych. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. W trakcie długotrwałego hamowania z górki tradycyjne hamulce tarczowe czy bębnowe wytwarzają całą masę ciepła, które w zasadzie nie ma gdzie uciec. Przyspiesza to zużycie ich części eksploatacyjnych, czyli nie jest ekonomiczne, ale niesie też ze sobą różne zagrożenia. Problemem może tu być na przykład przegrzanie i zapieczenie hamulców, co skutkuje rzecz jasna zmniejszeniem efektywności hamowania i w konsekwencji stwarza niebezpieczeństwo na drodze. Tutaj do gry wchodzą różnego rodzaju zwalniacze, czyli urządzenia, których zadaniem jest bezzużyciowe, ekonomiczne spowolnienie ciągnika siodłowego. I celowo tutaj mówię spowolnienie, a nie na przykład zatrzymanie, bo ich zadaniem nie jest zastąpienie tradycyjnego hamulca eksploatacyjnego, tylko jego odciążenie. Ale jak to działa? Bardzo różnie. Można powiedzieć, że sposobów na spowolnienie pojazdu inżynierowie motoryzacyjni poprzez lata borykania się z problemem długotrwałego hamowania wynaleźli całkiem sporo. Są zwalniacze hydrodynamiczne, silnikowe czy elektryczne. Każdy z nich działa na innej zasadzie, ale w gruncie rzeczy robi to samo. Spowalnia pojazd bez zużycia części eksploatacyjnych. W tym ciągniku siodłowym mogą być zamontowane przeróżne zwalniacze. Może być to na przykład hamulec silnikowy, który działa na zasadzie przeciwciśnienia spalin generowanego przy użyciu specjalnej klapy w rurze wydechowej. Druga opcja to wypełniony olejem retarder hydrodynamiczny, nazywany opóźniaczem wtórnym, który zamontowany jest na wale pomiędzy silnikiem a mostem. Innym urządzeniem jest retarder wodny, zamontowany na wale korbowym z przodu silnika. Nazywa się on opóźniaczem pierwotnym. Urządzenie zamienia energię kinetyczną na ciepło, które jest kierowane do chłodnicy. Ale w tym modelu ciągnika akurat nie został zastosowany, więc nie będę mógł Wam tego pokazać. Tego typu urządzenia sprawiają, że spowalnianie pojazdów nie generuje zbędnych kosztów związanych z wymianą części eksploatacyjnych. Oczywiście, o ile nie wystąpi jakaś usterka. Ale to już jest coś, na co wpływu nie ma. W tym manie zamontowane są hydrodynamiczny opóźniacz wtórny i hamulec silnikowy. Żeby pokazać Wam, jak to działa, wyjadę na starą czwórkę. Jedziemy sobie około 70 km na godzinę. Żeby włączyć maksymalną moc hamowania retardera, wystarczy wcisnąć ten przycisk. Pojawia się symbol pracy ze zwalniaczem. Jak widzicie, pojazd od razu zaczyna zwalniać. Tu warto pamiętać o prędkości obrotowej silnika. Przy hamowaniu tym retarderem powinniśmy utrzymywać powyżej 1600 obrotów na minutę, co pozwoli nam na zachowanie dużej mocy hamowania. To ważne przy długich zjazdach. Zalecane jest około 2000 obrotów, a osiągnąć możemy to na przykład zrzucając bieg na niższy. Dodam, że prędkość obrotowa przy hamowaniu silnikiem nie wpływa na spalanie. Ten retarder może też wyhamowywać zestaw stopniowo. Wystarczy skorzystać z przełącznika przy kierownicy. Jedno krótkie pchnięcie w dół w kierunku plusa zwiększa moc hamowania o 1 stopień. Podobnie zmniejszamy moc. Są też wersje zwalniaczy silnikowych, które w ogóle nie mają możliwości stopniowego hamowania. Żeby wyłączyć hamowanie, wystarczy kliknąć ten sam przycisk albo wcisnąć pedał gazu. Jak widzicie, samo korzystanie z tego urządzenia jest bardzo proste i warto wykorzystywać to przy ekodrivingu. Na koniec jedna kwestia. Zimą, kiedy nawierzchnia jest śliska, korzystanie ze zwalniaczy nie jest zalecane. To dlatego, że spowalniają one jedynie oś napędową, a koła naczepy nie hamują. W skrajnie pechowej sytuacji może dojść nawet do złamania zestawu. Tyle na dzisiaj. Komentarze są Wasze. Możecie w nich zostawiać sugestie kolejnych tematów. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.